Cześć, tutaj Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie. Szybki newsik do kolacji. Pytaliście się ostatnio, co słychać u Jarrella Millera, którego 2 lipca Sportowa Komisja Stanu Nevada tymczasowo zawiesiła za stosowanie dopingu. W zasadzie zawiesiła go w związku z pozytywnym wynikiem badania antydopingowego. U Amerykanina wykryto Endurobol, czyli tę samą substancję, za którą zawieszono Millera w zeszłym roku przed odwołaną ostatecznie walką z Antonem Joshuą. Z tym, że w zeszłym roku oprócz Endurobolu wykryto jeszcze u Millera EPO i hormon wzrostu. Tym razem ograniczył się Miller tylko do tego Endurobolu, no ale tak czy siak doping jest doping i 2 lipca NSAC, czyli Sportowa Komisja Stanu Nevada, zawiesiła go tymczasowo po prostu, żeby sprawę zbadać, przyjrzeć się dokładnie, wysłuchać też Millera, dlatego zastosowano taką tymczasowe zawieszenie. Dziś odbyło się posiedzenie takie comiesięczne Komisji Sportowej Stanu Nevada, no i wygląda na to, że od zeszłego miesiąca nic się nie zmieniło, nie pojawiły się w tej sprawie żadne nowe fakty, nie podjęto żadnych nowych decyzji, więc po prostu przedłużono zawieszenie dla Jarrella Millera. Jarrell Miller zawieszony jest do czasu kolejnego posiedzenia NSAC. Na tym dzisiejszym posiedzeniu komisji odbyło się głosowanie w sprawie Jarrella Millera. Głosował 5-osobowy panel. Wszyscy byli jednomyślni, głosowali za tym, żeby Millera zawiesić. Wygląda na to, że sportowa przyszłość Jarrella Millera jest już żadna, że jeśli nawet zostanie wysłuchany, to podjęta zostanie w jego sprawie decyzja jakaś taka kategoryczna i po prostu, no może nie zawieszą go dożywotnio, no ale to będzie jakaś solidna kara. Poza tym wątpliwe jest, żeby z Jarrellem Millerem chciał jeszcze współpracować jakikolwiek poważny promotor. Wykluczył to już Bob Arum, który dał mu szansę po tej dopingowej wpadce zeszłego roku. Wcześniej zdecydowanie wykluczył też to w Eddie Hearn, także no wygląda na to, że to koniec sportowej kariery Jarrella Millera, a póki co Komisja Sportowa Stanu Nevada przedłuża zawieszenie tymczasowe na kolejny miesiąc. Na razie tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Yo, we cantar esta canción, yo we cantar esta canción para mi gente.